Marcin Hakiel zrobił to dla Katarzyny Cichopek. Będzie mu wdzięczna na zawsze, chodzi o opiekę nad dziećmi. Katarzyna Cichopek niedawno pokazała szczegóły przygotowań do przyjęcia komunijnego dla córki. Teraz przyszedł czas na tak zwany biały tydzień. W tak ważnym okresie byli małżonkowie zdecydowali się na pewien kompromis. Pomimo rozwodu aktorka i tancerz starają się zachować przyjacielskie relacje ze względu na nastoletnie dzieci. Choć nie we wszystkim się zgadzają, ostatnio doszli do porozumienia. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkali się na komunii córki. Helenka ma już za sobą przyjęcie kolejnego sakramentu, podczas którego towarzyszyli jej rodzice. Byli małżonkowie spotkali się na kościelnej uroczystości, jednak po zakończeniu mszy zdecydowali się na osobne przyjęcia. Katarzyna Cichopek w mediach społecznościowych z ekscytacją pokazywała śnieżno-białe ozdoby dla córki. Marcin Hakiel postanowił obdarować ją wyjątkowym prezenterem. Poszli na kompromis w sprawie opieki. Po zakończeniu wieloletniego małżeństwa pozostawała kwestia opieki nad nastoletnimi dziećmi. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zdecydowali się na naprzemienne widywania pociech. Tydzień po uroczystości komunijnej był do dyspozycji tancerza, jednak ze względu na byłą partnerkę zdecydował się na pewne zmiany. Podzielili się, by w tym tygodniu oboje mogli spędzać z nią ten pokomunijny tydzień. To dla nich ważne, przyznała osoba z otoczenia gwiazd w rozmowie z Super Expressem. Na komunii zjawili się z nowymi partnerami. Zarówno Katarzyna Cichopek, jak i Marcin Hakiel po zakończeniu małżeństwa rozpoczęli nowe związki. O ile w przypadku aktorki jej życie prywatne jest na pierwszym planie mediów, a relacje z Maciejem Kurzajewskimi często brana pod lupę, nowa partnerka tancerza stanowi zagadkę dla internautów. W ważnym dniu dla córki przybyli na uroczystość wraz z drugimi połówkami. Wygląda na to, że mimo długiej przeszłości oboje chcą rozpocząć nowy etap, bez niepotrzebnych awantur.